To ważny dzień dla Polski i dla polskiego parlamentaryzmu. To ważny dzień dla milionów Polek i Polaków, którzy 15 października powiedzieli tak dla zmiany, ale też poszli do wyborów, bo frekwencja była wielka i duma jest z tego wydarzenia olbrzymia. To święto dzisiaj postanowił wszystkim nam zepsuć jeden poseł. Grzegorz Braun, którego imię powinno być wykasowane ze wszystkich parlamentarnych protokołów, nie tylko na tym, ale na każdym posiedzeniu. Karą za to, co dzisiaj się wydarzyło, powinno być wyeliminowanie z pracy parlamentarnej posła Brauna na całą kadencję. Nie ma zgody, aby w tej Izbie takie sytuacje miały miejsce. Ale nie ma też zgody, żeby w imię tego, że jeden poseł chce zepsuć nam święto demokracji, prawa część strony politycznej, Prawo i Sprawiedliwość chciała zdestabilizować państwo. Nie ma na to zgody lewicy. Trzeba to dzisiaj tutaj powiedzieć. Chcecie zepsuć nam święto demokracji? Dziękuję bardzo. Nie będzie na to zgody.